czujesz się niekochana i odrzucona. Kiedy starałaś się, dałaś z siebie wszystko, a ktoś cię odrzuca. Mówi nie. Kiedy powierzyłaś komuś siebie, a ten ktoś cię po prostu kopnął w tyłek. I wtedy pojawia się gniew. Na początku negocjujesz, mówisz sobie, że to chyba nie tak, że jest jeszcze jakaś szansa, a potem dociera do ciebie taka prawda, że byłaś dla kogoś mało ważna, albo w ogóle nic nie warta. Ktoś ciebie użył, a mówił, że ciebie kocha. Ktoś powiedział, że jesteś najważniejszą osobą, a potem się okazało, że są inne. I wtedy pojawia się gniew. I myślę, że ten gniew to było takie główne hasło początku mojego bycia na scenie. Gniew, żal, że moi rodzice nie akceptowali tego, co robię, że nie towarzyszyli mi wtedy, kiedy było mi najtrudniej. Gniew potem na sytuację, która była ponad moje siły. Miałam 18 lat, byłam kompletnie przygotowana na to, żeby występować przed ludźmi, znieść ich krytykę. Bo to były takie koszmarne czasy, kiedy wszyscy zastanawiali się nad tym, dlaczego tak czy inaczej wyglądam, a nie skupiali się na tym, że tak bardzo chcę zaśpiewać. Nie? A więc ta ocena, która przyszła w pierwszym momencie, taka bardzo przybijająca, straszna krytyka. I ty jesteś w tym sam. Nie masz żadnego wsparcia, nikt z tobą nie jest, nie bierzesz to na klatę. I gniew był taką moją tarczą. Tatuaże i gniew. Myślałam sobie, że jeśli ubiorę się w tatuaże i założę na siebie gniew, to nie będzie do mnie wrażliwej, do mnie delikatnej, do mnie wystraszonej, do mnie zakompleksionej, nie będzie trafiał ten, jak to się dzisiaj mówi, hejt. I długo miałam na sobie tą zbroję. Ona mnie ratowała i chroniła jednocześnie, nie pozwalała mi na to, żeby się zbliżyć do drugiej osoby, bo bałam się, że zostanę zraniona. Gniew był praktycznie we wszystkich moich płytach. I tak naprawdę ten gniew, jak w dobrym amerykańskim filmie, rozniosła i rozsadziła miłość. I cieszę się, że tak się stało.
4 żmija! 4 żmija! 4 żmija!